11 lat temu z inicjatywy Klubu Pioniera w Kołobrzegu Rada Miasta ustanowiła dzień 31 maja Dniem Pioniera. Od tego czasu ostatniego dnia miesiąca odbywa się uroczystość upamiętniająca pierwszych powojennych mieszkańców miasta. Wdzięczności za trudy poświęcenia i ogrom pracy, jaki włożyliście w odbudowę naszego miasta, nie da się wyrazić kilkoma słowami. Pracy, która rozpoczęła się w 1945 roku, w pierwszych dniach po wojnie, na ruinach i gruzowisku, bo tyle pozostało wtedy z Kołobrzegu. Ale na szczęście pojawiliście się wy, garstka ludzi, którzy z ogromnym wysiłkiem, z niezłomną wiarą, metr po metrze wydobywaliście miasto ze zniszczeń. Choć przybyliście tu z różnych stron i zdawać by się mogło, że dzieliło was wszystko, to łączyło was to, co najważniejsze – nadzieja. Przy obelisku spotkali się członkowie Stowarzyszenia Klubu Pioniera wraz z rodzinami, władze samorządowe, delegacje ze szkół, mieszkańcy i kuracjusze. Ktoś kiedyś powiedział, cytuję, żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro, ale marzenia miej takie, jakbyś miał żyć do końca świata. Obelisk, przy którym stoimy, to symbol wyrażenia hołdu naszym rodzinom, przyjaciołom, sąsiadom, tym, którzy jako pierwsi mieszkańcy mieli dużo odwagi, wysiłku, dźwigając miasto z ruin i z gliszcz. Udało się. Życzeniem naszym jest, aby dzień ten był nie tylko świętem pionierów, ale uroczystością pomiędzy łączącą mieszkańców, szczególnie młodego pokolenia. Minutą ciszy uczczono tych pionierów, którzy odeszli. Pod obeliskiem delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze, a uroczystość zakończył występ chóru Pionier. Z dala od bliskich tak nagle rzucił los.